Budowa nowej zakopianki w granicach miasta przed świętami została doprowadzona do symbolicznego momentu. Połączyły się betonowe konstrukcje, obu nitek mostu nad Czarnym Dunajcem. Ich budowa była długim i żmudnym procesem przesuwania specjalistycznego urządzenia z systemem hydraulicznym, zalewania kilku metrów betonu dziennie i czekania przez kilka dni, aż masa się utwardzi. Teraz wykonywane jest ziemne już osadzenie obu nitek w brzegach rzeki. Gotowe są też wiadukty na trasie od stacji CPN na Niwie, biegnącej przez Grell do linii Czarnego Dunajca. Wiadukt nad torowiskiem od strony ulicy Partyzantów pokryła pierwsza warstwa asfaltu. Trwa formowanie i wyrównywanie nasypów, trwają też prace przy drodze serwisowej od Grela, która zapewni dojazdy do pól. Na razie ma ona nawierzchnię żwirowo-kamienną. Asfalt pokryje ją w przyszłym roku. Równocześnie zaczęła się budowa drugiej serwisówki, prowadzonej bliżej torowiska. W tej chwili porusza się tamtędy ciężki sprzęt, utwardzając podłoże, z którego wcześniej została zdjęta warstwa torfu. W wykonywaniu prac ziemnych zima nie przeszkadza. Mogą je utrudnić jedynie obfite opady. Niemniej impet robót nieco osłabł z powodu przerwy świątecznej. Korzystają z niej niektóre podwykonawcze firmy. Wciąż jednak na budowie szosy pracuje wielu przybyszów z Ukrainy. Wiadukt nad ulicą Ludźmierską na wysokości firmy Żaneks wszedł w etap zbrojenia przestrzeni między położonymi wcześniej belkami. Budowa wiaduktów na linii od ulicy Ludźmierskiej w stronę Kastoramy jest mocno zaawansowana. Z dwóch oczek wodnych zbiorników retencyjnych powstających wiz a aneksu, brzegi jednego są w tej chwili obkładane specjalnymi płytami. W miejscu drugiego koparki właśnie wybierają ziemię. Obowiązujący teraz aneks do umowy z głównym wykonawcą 16-kilometrowego odcinka Rdzawka Nowy Targ, czyli firmą Intercors Zawiercia, termin ukończenia z trzeciego kwartału przyszłego roku przesuwa na czerwiec 2024. Opóźnienie wynika z uznania roszczenia złożonego przez wykonawcę w związku z przedłużonym oczekiwaniem na decyzję z RID i pozwolenie wodnoprawne. Ponieważ łopata została wbita w ziemię na terenie Boru Kombinackiego końcem czerwca 2020 roku, będą to równo cztery lata od symbolicznego rozpoczęcia budowy dwóch nitek ostatniego odcinka szosy pod tatry.